Więc tak jak widzimy na tym zdjęciu, będziemy dzisiaj robić diagnozę przedniej szyby, również połączenia z przednią szybą. Tak jak widzimy też na tym zdjęciu, są dwa połączenia na dole i dwa połączenia u góry, które schodzą się w jeden kabel tak naprawdę później. To połączenie u góry to jest połączenie masowe, dwa połączenia na dole powinien być plus od akumulatora, więc powinno być napięcie około 14 V. Sprawdzimy, czy dochodzi prąd do tych dolnych kabli i również, czy jest właściwe połączenie z masą. Jeżeli jest, wszystko właściwie działa, to można dojść do wniosku, że przednia szyba ma jakieś uszkodzenia. Natomiast jeżeli nie ma połączenia plusowego albo minusowego, to trzeba poszukać przyczyny właśnie po stronie elektryki w samochodzie. Więc zaczynamy. Okej, tak jak widzimy na filmie, Ford S-Max 2006 rok, przednia szyba nie grzeje. Podnosimy maskę i dostaniemy się tutaj do tego podszybia, żeby dostać się do przewodów podgrzewanej szyby. Widzimy przewody, jak idą, ale również połączenia nawet. Tutaj jest akurat połączenie z tą częścią szyby. I tutaj widzimy kolejne połączenie z drugą częścią szyby. Odepniemy i sprawdzimy połączenia. Zbierzemy płaski śrubokręt. Tutaj ta kostka jest. Idzie tutaj akurat jeden przewód do szyby. Więc próbujemy tutaj nacisnąć i pociągnąć, żeby kostka wyszła z gniazda. Ok, i wyszło delikatnie, żeby tutaj nie uszkodzić. Tak wygląda kostka po wyciągnięciu. Czyli jest tylko jeden przewód, jest połączony. Więc multimeter, jeżeli mamy, włączamy i ustawiamy go na wolty. Ustawiamy go na wolty i na 20. Odpalamy silnik i włączamy podgrzewanie szyby. Silnik musi być włączony i wtedy kontrolka nam się zapali. Wtedy nam kontrolka się zapaliła tutaj. Przy zapalonej kontrolce idziemy sprawdzać teraz przednią szybę. Czy dostaje prąd? Było pokazywało 14 V i tam powyżej 14. To znaczy, że prąd dochodzi do tego kabla, prąd dochodzi do szyby. To jeśli chodzi o diagnozę, zaraz zrobię też po drugiej stronie, żeby mieć pewność, czy też jest ta sama przyczyna. Z drugiej strony ten włącznik znajdujemy tutaj. Tam jest. Więc jak widzieliśmy, też po tej stronie pokazuje, że jest powyżej 14 V.
Więc prąd dochodzi po tej stronie, jak i również po drugiej stronie. No tyle, składamy z powrotem wszystko. Kolejną rzeczą, którą warto sprawdzić, jest też kabel, który znajduje się wewnątrz samochodu. Żeby się do tego kabla dostać, to tutaj wystarczy spojrzeć z tej strony i widzimy, że tutaj są dwie też taśmy. Tu jest jedna, tu jest druga. Jedna, druga. Więc żeby się do nich dostać, albo do połączenia, które jest połączenie z masą, to trzeba tutaj do tego się dostać. Więc ja używam takiego śrubokręcika, czy właśnie może nie śrubokręta, a bardziej taki. Ściągamy ten element. Następnie tutaj podważam. I wyskakuje z jednej strony i następnie z drugiej strony. To opuszczamy, niech tak wisi. Ale tutaj widzimy ten element. Te dwa kable idą właśnie połączenia do szyby. Uziemienie, czy masa. Co trzeba zrobić? Wziąć, sprawdzić, czy rzeczywiście tutaj, na tym kablu, nie na śrubie, a na kablu jest minus. Miernik ustawiłem akurat, mam na mierniku taką opcję, że wydaje dźwięk. Jak jedno z drugim dotknę, to jest to ustawienie tutaj na mierniku. Sygnał dźwiękowy. I następnie jedną końcówkę, nie ma znaczenia, którą dotknę tutaj do zapalniczki. Tak, że będzie masa, a drugi kabel drugą stroną dotknę tutaj, do tego elementu, do tego przewodu. Dotykamy tutaj przewodu i słyszymy dźwięk, jest informujący o tym, że przejście masy jest do przewodu. Dotykamy na przewód, nie na śrubę, a na przewód. Więc niestety potwierdziło się, że jest dojście plusu, jest dojście minusu, jest połączenie z plusem i jest połączenie z minusem, natomiast niestety szyba z jakiegoś powodu nie działa.